Ten czas, co tu się dzieje w ogóle? Uważaj na Mangle! Wiesz, że nie możesz tutaj być! Nie sprawiaj, żeby to było trudniejsze niż musi być! Ta muzyka, dobra. Podkręcam się głośno w słuchawkach. Mocne. Cześć wszystkim, z tej strony Mikmiszon. Może zanim zaczniemy, zadam wam pytanie. Jak wam minął dzień? Jak się dzisiaj bawiliście? Mam nadzieję, że dzień wam mija zajebiście. A jeżeli nie, mam na to dobre lekarstwo. A mianowicie, chciałbym was powitać ponownie w Juniors. Na czym ostatnio skończyliśmy? Aha. Straszna muzyka. Odgłosy Mango. I finalne ostrzeżenie przed finalną nocą. A tak, teraz noc z Mango, dobra. Coś się miało pokazać, czy to po prostu... Czekajcie, ja wyjdę, bo nie wiem, czy to nie miało się pokazać... Nie, to chyba miało tak być, dobra. Myślałem, że coś mi się popsuło. Gotowy udać się w nieznane? No, wydaje mi się, że jestem gotowy na tyle, na ile mogę być. Ja. Te drzwi zaprowadzą cię prosto do centrum piwnicy. Tam znajdziemy naszego ducha. Słuchaj, zajrzałem tam i rozejrzałem się po tej piwnicy, kiedy ty robiłeś swoją inwestygację. Widziałeś coś? Coś zauważyłeś? Wygląda na to, że z tego, co udało mi się zauważyć, duch zamienił całą piwnicę w taką małą grę. Dobra, no to potrzebujemy planu. Według mnie powinniśmy grać według zasad, jakie ustalił duch i zaskoczyć go. Uwięzić z zaskoczenia, o to chodzi. Dobra, ale jak uwięzimy ducha? Uwięzimy go tutaj. Razem z innymi... Corrupt. To było takie dobre tłumaczenie na to słowo, corruption. Dobra, razem z... zniszczonymi duchami, niech będzie. Żeby ten duch tutaj zgnił. Tak jak ja gniłem przez stulecia. Dobra. A więc tak to jest. Jeżeli to zadziała, Paul, prawdopodobnie już ci nigdy nie zobaczę. O nie! O nie, misiu! Ja chcę cię zobaczyć jeszcze raz. Proszę, nie znikaj. Więc wydaje mi się, że to jest czas na pożegnanie. Ja, wydaje mi się, że to jest to. Cóż to była za cudowna podróż. Ale dobra, skończmy to. Juniors ends tonight! Czekaj, Polber. Ja dobrze wiem, co mnie czeka. Ja dobrze wiem, tylko teraz problem jest taki, że nie do końca mam taktykę na to wszystko i... O nie... To może mi nie wyjść za pierwszym razem. AWD to use the lights in your office. Okej, czyli tym się zakłada maskę, dobra. O, żyż, w dupę, za późno założyłem, na pewno. Ja się muszę jeszcze w kontrolkach tutaj ogarnąć. Damn. Dobra, ale wydaje mi się, że tak długo jak będę po prostu świecić tutaj. O, żyż, idźcie! Zostaw mnie! Oj, ta muzyka, o Boże! To się dzieje? Weź, ja muszę naładować! Ja się gubię w tym jeszcze! Proszę, tutaj. O, ładuj się. Fuck you, spierdoluj! Ale zaraz dostanę na ryj, nie? Ta muzyka, damn. I spierdalaj! Spierdalaj! Jezu, mi mieszka tak lata, co się dzieje? I ta muzyka, to wszystko! Ja wiedziałem, że to tutaj będzie niezły boss fight. I będzie mi się naprawdę podobnie. Bye bye! Bye bye! Spierdalaj! Bye bye! Fajnie, że wszystko jest pod klawisze zbindowane, to jest... naprawdę na plus. Fuck.
Frido, zaraz przyjdzie. Przyszedł, dobrze. Ej, okej, to póki co nie jest takie ciężkie. Patrzeć na kukłę. Patrzeć tutaj, co tu nie przychodzi. I tym też tutaj świecę W, dobra. Cześć. Jezu, jacy oni są straszni. Spierdalaj! Idź sobie! Idź sam! Cicho. O nie! Nie no, kukiełka! Proszę cię! O, w dupę! Idź! Idź! Jezu, ta muzyka! Piękne... Co to? Nie! Proszę! Dobrze. Fred! Fred, ja cię plus! Opuść to miejsce! Ty duchu! Wszyscy dziękuję. Zaraz schowałem podpowiedzi. Ujujuj. O, chyba zaczyna się. O nie. Ojoj. Przyzywam teraz całą moją pamięć z tych wszystkich filmów, które oglądałem, jak był reveal tej sceny. Proszę, niech mój skill, który objawia się obejrzeniem wcześniej filmiku na YouTubie, teraz mnie ocali przed tym zasranym cholerstwem. Blues. Ten czas, co tu się dzieje w ogóle? Uważaj na Mangle! Wiesz, że nie możesz tutaj być! Nie sprawiaj, żeby to było trudniejsze niż musi być! Ta muzyka, dobra. Podkręcam się głośno w słuchawkach. Mocne. Okej. Z tego co pamiętam, to trzeba tutaj ducha znaleźć na kamerach. O, i wychodzi ta sowa obsrana. Boże, ta nuta, co jest? I te rzeczy, co tu się pojawiają w ogóle, weź! Dobra, ale gdzie jest ten duch? Ja cię proszę, ja chcę duszka znaleźć. Jest tutaj. Nice. Dostał na ryj. Okej, i teraz zaczyna się the hard. Czy to było? Ujuhu, Mangle, cześć. Cześć, kochanie. Był. Bye bye. Cześć. Zaraz. Cio, spierdalaj. W ogóle tutaj, nie wiem czy to zauważyliście, ale chyba używamy maski Boniego, żeby się chronić. Idzie! Czemu to wysiada wszystko tutaj? Nie mogę ducha znaleźć. Fuck, to jest trochę ciężkie. Jednak mimo wszystko.
Kurde, świecę tutaj wszędzie, ale nie widzę tego ducha, no! Proszę cię. Jest! Dostał! Dostał na niej! No, nie, nie to! Proszę! Jezu, jaki stres w ogóle. Gdzie jest ten duch? Au. Moje uszy. Put on the mask if the owl is in your office. Czy ona weszła, czy ja jej nie usłyszałem? Może, zobaczę na nagraniach. Dobra, retry! Dobra, drugie podejście, no spokojnie. Ja wiedziałem, że to za pierwszy nie wyjdzie. Bye bye, idźcie. Duch, spierdaj! A tu mi mryga, bo? A, bo tak, no dobra. Cio! Bye bye! Nara! Nie jest tu sową, nie mogę, on atakuje co moment! Proszę cię! Dostał? Dostał czy nie dostał? Teraz dostał. Ja pierwszy raz widzę, jak to wychodzi. Zazwyczaj byłem na kamerach wtedy. Dobra, gdzie jest ten duch obsrany? O Boże, to mangle. Boże. Okrutna rzecz. O, w dupę. Nie usłyszałem. Przysięgam. Nie usłyszałem wtedy. Idźcie. Dostał. Co to było w ogóle? Co to było? Nie atakuj mnie, ty podła kreaturo! Dobra, gdzie jest duch? Gdzie jest duch? Dobra. Dobra, spoko. Idź se, damy radę, to jest to podejście. O nie. Już nie mogę świecić. O nie. O nie, i pewnie Mangle zaatakuje z przodu. O w dupę. Proszę. Mam maskę. Proszę, to musi być to. Przepraszam, fotel. Nie chciałem uderzyć w biurko, bo by się złamało. Wpuść mnie. Polber pomocy. Najlepsza noc w jakimkolwiek fangame FNAF-a. Głównie przez muzykę i wizualse, ale gameplay też przyjemny. Wow!
Wróciłem. Musiała się dostać do mojej głowy. Polber, gdzie jesteś? Proszę, nie krzywdź mnie. Zostaw mojego misia. Wiedziałam, że tu jesteś przez cały czas. Takim głosem będę gadać. Podczas kiedy ty kryłeś się tutaj, za tym kostiumem, ja czekałam. Czekałam tak cierpliwie na kolejną twoją kukiełeczkę, żeby dotarła i se popatrzyła tam, gdzie nie powinna. Kiedy z tobą skończę, zabiorę twoją małą kukiełkę i rozdwoję jego czaszkę. Okej. Nie tym razem. On jest inny. O, czyżby? Pozwól, że zapytam. Co sprawia, że wierzysz, że on będzie w stanie pomścić twoją duszę teraz? To dokonało się. A nie, zrobione. Skąd ja miałem pręta w tej, kurde, a nieważne. Czy to nóż, czy pręt, a nieważne, duch leży, pokonany, S. Po 5 latach Juniors zostało otwarte ponownie. Albo będzie ponownie otwarte. Nastąpiło ogromny rebranding, ponieważ ktoś wciąż ma jakieś złe wspomnienia z tą firmą? Chyba o to chodzi? Fazbear Entertainment jest teraz dużo bardziej nastawione na rodzinę i zabawę zamiast bezpieczeństwa. Trochę wydali kasy na te nowe animatrony. Tak czy inaczej, Jeremy, jak myślisz, kiedy możesz zacząć? A zatem napisy końcowe, kolejna seria skończona, co jest nieprawdopodobne na tym kanale. Co mogę powiedzieć? Zajebisty fangame. Nie spodziewałem się, że dotrę tak daleko, bo szczerze, pomiędzy The Joy of Creation a tą grą różnica była taka, że myślałem, że z tą grą absolutnie sobie nie poradzę. No i jednak ending jakiś jest, więc... Więc może nie jestem takim gównem w gierki FNAF, jak myślałem. Bo jakby nie patrzeć, pierwsze noce były bardzo ciężkie, bo strasznie ciężko się do tej gry przyzwyczaić, te wszystkie hinty wyhaczyć, o co z nimi chodzi, te wszystkie wskazówki, że duch jest w tym animatronie, a nie w innym. No a potem... Mocne w chuj. A potem jak to już się ogarnęło, to tak... Jedyne co trzeba było zrobić, to się pospieszyć i naprawiać animatrony, które można było odhaczyć jako, że nie są opętane. Jeden z lepszych fangame'ów, w jakim miałem okazję grać. Bo jest... To jest kuźwa coś nowego, to nie jest typowy FNAF. Ostatnia noc była FNAF, a tak to do tej pory to... To była inwestygacja. To nie była obrona swojego życia przed tymi animatronami, to jest... To jest coś mocnego. No i koniec końców dziękuję, Scott, za to, że zmieniłeś życia nas wszystkich. Jebać to tłumaczenie. No i oczywiście lokacja Juniors. Z FFPS-a. Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Ej, myślicie, że powinienem teraz to ograć?
Ciąg dalszy nastąpi w Juniors. Enter the Flipside. Swoją drogą, a propos tego Enter the Flipside, widziałem screeny, widziałem teasery tego, jak to wygląda. Ja mam gwiazdkę faktycznie. Nice. Na imenu Extras. Oj tak. Proszę. Extrasy to jest coś pięknego. W tym momencie chciałbym zakończyć ten film, ponieważ trochę mi ucieka czas. Jest obecnie 20:45, a ja chcę, żeby jeszcze dzisiaj wleciał film, więc w tym momencie to ucinam, bo jeszcze tak sprawdzałem, czy coś poza menu Extras i tym Custom Nightem jest dodatkowego w tej grze. No i jest. Tak więc najpóźniej w niedzielę wleci odcinek z bonusowego kontentu z Juniorsów. Taki mam pomysł. Tak więc mam nadzieję, że się spodobało. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.